List do Rzymian, rozdział 5: Jako usprawiedliwieni dzięki wierze, zachowujemy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez niego dostąpiliśmy łaski, w której trwamy, chlubiąc się nadzieją chwały Bożej. I nie tylko nią. Chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk prowadzi do cierpliwości, cierpliwość do wytrwałości, wytrwałość zaś do nadziei. A nadzieja nie może zawieść, ponieważ miłość Boga wypełniła nasze serca przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Chrystus bowiem umarł we właściwym czasie za nas bezbożnych, kiedy jeszcze byliśmy słabi. Rzadko umiera ktoś za człowieka sprawiedliwego. Może jeszcze odważyłby się umrzeć ktoś za człowieka szlachetnego. Tymczasem Bóg okazuje swoją miłość do nas przez to, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. O ileż więc bardziej teraz, jako usprawiedliwieni przez Jego krew, dzięki Niemu zostaniemy wybawieni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, o ileż bardziej, jako już pojednani, zostaniemy ocaleni przez Jego życie. I nie tylko to. Ale chlubimy się w Bogu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu dostąpiliśmy pojednania. Dlatego jak przez jednego człowieka przyszedł na świat grzech, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, gdyż wszyscy zgrzeszyli, grzech bowiem był na świecie już przed prawem, ale grzech nie może obciążać, gdy nie ma prawa. A śmierć zapanowała przecież od Adama do Mojżesza również nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do grzechu Adama. On jest obrazem tego, który miał przyjść. Inaczej jednak ma się rzecz z łaską niż z upadkiem, bo jeśli w następstwie upadku jednego człowieka umarło wielu, to w o wiele większym stopniu łaska Boga i dar jednego człowieka Jezusa Chrystusa spłynęły na wielu. Inaczej też przedstawia się działanie łaski niż grzechu popełnionego przez jednego człowieka. Bo jeśli wyrok zapadł z powodu jednego upadku, to łaska przyniosła usprawiedliwienie z wielu upadków. I jeśli przez upadek jednego człowieka z jego powodu zapanowała śmierć, to tym bardziej ci, którzy dostąpili ogromu łaski i daru usprawiedliwienia, zapanują jako żyjący dzięki jednemu, Jezusowi Chrystusowi. A zatem, jak z powodu występku jednego człowieka wyrok potępiający dotknął wszystkich ludzi, tak też z powodu jednego czynu usprawiedliwiającego do wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie dające życie. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Prawo natomiast weszło po to, aby grzech się upowszechnił. Gdzie natomiast rozpowszechnił się grzech, tam pojawiła się jeszcze obfitsza łaska. Aby jak grzech panował przez śmierć, tak łaska panowała przez usprawiedliwienie, Prowadzące do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Kochani, trudne są te teksty. Musicie chyba przyznać, nie? że język Pawła, język greckiej trochę filozofii, język pewnych alegorii, porównań, takich tworzonych właśnie kontrastów, tak? Adam pierwszy człowiek, Chrystus, potem człowiek to jest trudne. I zdaję sobie sprawę, że kiedy się to czyta, to to rzeczywiście momentami można mieć takie wrażenie, matko, o czym to w ogóle jest mowa, nie? chani chciałbym, żebyście zobaczyli tak naprawdę jedną prostą, prostą rzecz, nie? Bo cały ten rozdział de facto jest o jednym, kochani. Cały ten rozdział jest po prostu o niepojętej miłości Boga i o tym, że kiedy się ją pozna, to w ogóle jak się można bać Boga? Bo zobaczcie, o czym on tu pisze. Mówi, że zobaczcie tak, skoro mówi Bóg, was usprawiedliwił, Wtedy, kiedy jeszcze byliście grzesznikami, zbawił was, zanim się nawróciliście, yy, dał wam łaskę, zanim w ogóle staliście się doskonali święci, tylko kiedy byliście wszyscy pogrążeni w grzechu, a on dał wam łaskę, to mówi, czego się boicie, że on was, co, nie będzie kochał? To nie jest, kochani, żadne usprawiedliwienie, aha, czyli można grzeszyć, bo Bóg i tak nie będzie kochał. Nie. Tylko Paweł próbuje jakby ustawić właściwy obraz Boga, Zobaczcie, Koni Paweł w swoim liście, to już widzieliśmy, a będziemy to jeszcze widzieli wiele razy, naprawdę nazywa grzechy po imieniu i naprawdę będzie wołał i błagał i krzyczał nie właście w te straszne grzechy, bo tylko niszczycie łaskę Bożą w sobie. Ale nie mówi tego po to, bójcie się, bo gniew Boży was wszystkich zniszczy. Tylko mówi, zobaczcie, że skoro on grzeszników nawet kocha, to żebyście nigdy nie pomyśleli, w jakimkolwiek będziecie stanie, że on was nie chce usprawiedliwić, że on was nie chce z powrotem przyjąć. To jest, kochani, właśnie o tym. Nie o tym, żeby grzeszyć, bo to nic nie szkodzi. Nie. Tylko to jest o tym, żeby zawsze mieć w głowie taki obraz, Bóg mnie chce. Bóg chce, żebym wracał. Bóg chce, żebym przyjął Jego łaskę. Bóg chce, żebym dał się zbawić. Żeby nigdy w głowie człowieka nie powstała taka myśl, hmm, za daleko już poszedłem w grzech, chyba już nie ma dla mnie szansy. Nie. On mówi, patrzcie, patrzcie, jak to się stało. mówi. Patrzcie, jak przez tego jednego On wszystkich dotknął łaską. Kochani, to trzeba zapamiętać. Z tego fragmentu posiedzcie o tym. Szczególnie jeśli doświadczacie grzechu, to posiedzcie z tym wszystkim na modlitwie.